Dzień dobry, witamy Państwa na konferencji prasowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dzisiaj na konferencji prasowej obecny jest sekretarz generalny Krzysztof Gawkowski, poseł również na Sejm Stanisław Wójtek. W dwóch tematach dzisiaj. Pierwszy o delegalizację i Młodzieży Wszechpolskiej, o tym będzie mówił sekretarz generalny, ale również o ewentualnych zmianach kompetencji służb specjalnych, o tym będzie mówił poseł Stanisław Ziołek. Bardzo proszę, sekretarz generalny, rozpocznij, proszę bardzo. Szanowni Państwo, kilka dni temu zapowiedzieliśmy, że przygotujemy wnioski dotyczące delegalizacji Młodzieży Wszechpolskiej oraz ONR, Obozu Narodowo-Radykalnego, i spotykamy się dzisiaj z przygotowaną dokumentacją, częścią pakietu antyfaszystowskiego, która w dniu dzisiejszym w pierwszej kolejności dotyczyła będzie organizacji, o których wspominaliśmy, ale w kolejnych dniach i tygodniach będziemy również przedstawiali kolejne wnioski dotyczące organizacji, które wspierają faszyzm, a także szerzą nienawiść narodowościową, szerzą antysemityzm, czy są ksenofobiczne, antyeuropejskie. Składamy dzisiaj trzy wnioski. Po pierwsze, jeden dotyczący Młodzieży Wszechpolskiej i na ręce pani Hanny Bronkiewicz-Walski, prezydenta miasta stołecznego Warszawy, składamy wniosek o delegalizację, rozwiązanie struktury Stowarzyszenia Młodzież Wszechpolska, a także wszczęcie procedury kontrolnej dotyczącej działań tego stowarzyszenia. Jako główny powód wskazujemy naruszenie artykułu 13 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, która dotyczy propagowania nienawiści na tle rasowym oraz ideologii nazistowskiej. Szanowni Państwo, we wniosku, który dzisiaj zostanie przekazany pani prezydent, wskazujemy nadużycia, które od 2006 roku miały miejsce podczas wystąpień publicznych liderów Młodzieży Wszechpolskiej, a także które były wskazywane w programach, na stronach internetowych, a także w drukowanych dokumentach Młodzieży Wszechpolskiej. Drugą podstawą, która ma skłonić panią prezydent do wszczęcia postępowania kontrolnego, jest informacja o tym, że w organach nadzorczych, w Krajowym Rejestrze Sądowym, brak jest informacji na temat ujawnienia, kto jest dzisiaj przewodniczącym Młodzieży Wszechpolskiej, a ustawa Prawo o Stowarzyszeniach wskazuje w sposób nakazujący, aby w ciągu 7 dni takie informacje znalazły się w organach nadzorczych. Brak takiej informacji jest kluczowym dokumentem wskazującym, że pani prezydent powinna rozpocząć procedurę kontrolną. Wnioski, które dzisiaj zostaną złożone, będą do Państwa dyspozycji po ich podpisaniu i złożeniu w organach, o których będziemy wspominali, czyli pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Walc, a także pan Andrzej Serebrent. I tutaj drugi wniosek do pana prokuratora generalnego, który dotyczy ONR. Jako podstawę skierowania wniosku do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta wskazujemy, że Obóz Narodowo-Radykalny, który de facto wskazuje nam swoje oddziały regionalne w kilkunastu województwach, nazywając je tak zwanymi brygadami, nigdy i nigdzie w sposób formalny nie ujawnił. I tutaj znowu wchodzimy w jasny przekaz, że łamane jest prawo w artykule 13 Konstytucji, które zakazuje działalności organizacji, które utajniają swoje struktury, które nie wskazują, kto jest odpowiedzialny i kto ponosi odpowiedzialność. Drugą podstawą są wypowiedzi, które nie tylko z ust działaczy ONR-u, ale także w dokumentach programowych, na stronach internetowych wielokrotnie padały, dotyczące narodowościowego, nacjonalistycznego, a także faszystującego działania ONR-u, być podnoszone wielokrotnie, dotyczące m.in. odrzydzania, a także obalania Republiki. Szanowni Państwo, i po trzecie, złożymy dzisiaj na ręce prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska wniosek dotyczący lustracji środowisk faszyzujących, nacjonalistycznych i takich, które uczestniczą chociażby w przygotowaniu Marszu Niepodległości. Bo jakim sposobem jest możliwe, aby kilka dni temu pan minister sprawiedliwości Jarosław Gowin, mówiąc o zasadach demokratycznego państwa prawnego, o tym, że mamy do czynienia z brakiem łamania demokracji, nie doprowadził do sprawdzenia, czy organizacja nielegalnie działała, a przypominam, że rozwiązana w 1934 roku i w żadnym późniejszym dokumencie te postanowienia zostały odwołane. Organizacja ONR mogła być formalnie
organizatorem bądź współorganizatorem Marszu Niepodległości. W 2009 roku Sąd Rejonowy w Brzegu w informacji pani prokurator, która wskazywała na potrzeby delegalizacji ONR-u, mówił wielokrotnie, że jest to ostatni oddział regionalny, który zostaje rozwiązany. Na podstawie tej delegalizacji w 2009 roku nie ma możliwości uczestniczenia w żadnym życiu publicznym ktokolwiek, kto reprezentuje bądź utożsamia się z ONR. Mamy nadzieję, że prezes Rady Ministrów Donald Tusk w najbliższym czasie rozpocznie procedurę sprawdzającą. Przytaczamy artykuł 13 Konstytucji, ale wskazujemy również wypowiedzi, które padały na antenach stacji telewizyjnych. To wszystko, co dzieje się na stronach internetowych. Wskazujemy wszystkie oddziały regionalne, które działają nielegalnie, brygady tak zwane ONR-u, a także pokazujemy, jak daleko posuwają się działacze ONR-u na marszach, na pochodach, na manifestacjach, między innymi krzycząc w sposób jasny i czytelny, Sieg Heil. Te dokumenty zostaną dzisiaj przekazane panu prokuratorowi Seremetowi, pani prezydent, a także panu premierowi Donaldowi Tuskowi. Szanowni Państwo, jeżeli przez kilka ostatnich dni organ konstytucyjny państwa, premier, a w jego imieniu minister sprawiedliwości Jarosław Gowin, mówi, że nie widzi podstaw do delegalizacji, to jeszcze raz podkreślamy, że zgromadzony przez nas materiał jest w sposób jawny i czytelny dowodem na łamanie zasad demokratycznego państwa prawnego. Przyzwalanie na działalność takich nacjonalistycznych, szerzących faszyzm organizacji jest najlepszym przykładem, że możemy mieć w Polsce siedliska i hodowanie takich osób jak Brunon K. czy inny polski drewni. Nie ma na to w Polsce zgody. Sojusz Lewicy Demokratycznej w dniu dzisiejszym złoży te wszystkie wnioski. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poproszę teraz posła Stanisława Wziątka, aby powiedział o ewentualnych zmianach kompetencji służb specjalnych. Planowane zmiany w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, planowane przekształcenie Agencji w służbę informacyjną bez uprawnień śledczych to złe propozycje. Tego rodzaju propozycje pojawiły się już w wypowiedziach pana premiera Donalda Tuska. To propozycja, która nie powinna znaleźć akceptacji w polskim parlamencie wtedy, kiedy będziemy przyjmować zmiany ustawowe. Tego rodzaju działania, które dotyczą tworzenia bezpieczeństwa państwa, warunków do bezpiecznego życia obywateli, trzeba przeprowadzać spokojnie. Trzeba przeprowadzać nie pod wpływem chwili, nie w emocjach, a przy pełnej i głębokiej analizie skuteczności działania służb i tworzenia takiej filozofii bezpiecznego państwa. Niestety pojawiają się głosy, żeby te uprawnienia śledcze agencji odebrać. Jestem głęboko przekonany, że dotychczasowa dyskusja, która była prowadzona podczas strategicznego przeglądu bezpieczeństwa, i rekomendacje złożone w ramach tego przeglądu. Rekomendacje złożone i przedyskutowane w Komisji do Spraw Służb Specjalnych szły w zupełnie odrębnym kierunku. Szły w kierunku umocnienia służby, niepowielania kompetencji i zwiększenia parlamentarnej kontroli nad służbami, a nie odbierania tych uprawnień, które dają gwarancję skuteczności działań agencji. Jestem także przekonany o tym, że powinniśmy prowadzić takie działania, które pokazują dobre przykłady, a my mamy przykłady negatywne. Pod wpływem chwili, pod wpływem potrzeby zapewnienia kolejnej funkcji ministerialnej dla kolegi ministra Boniego utworzono Ministerstwo Administracji, dzieląc Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo, które zajmowało się całą administracją, ministerstwo, które dotyczyło i wiązało się z bezpieczeństwem i z funkcjami państwa związanymi z bezpieczeństwem w terenie. To są złe pomysły. Jeżeli pod wpływem takich impulsów będziemy podejmowali dyskusję związaną z kolejnymi zmianami, to może nam grozić niestety rozbicie służb,
rozbicie, które będzie skutkowało działaniem nieprofesjonalnym, działaniem nieskutecznym. A więc apeluję do pana premiera. Panie premierze, takie decyzje należy podejmować w spokoju. Należy je przedyskutować. Warto zasięgnąć opinii Komisji do Spraw Służb Specjalnych, a później się na ten temat wypowiadać, a nie odwrotnie, bo to także budzi niepokój funkcjonariuszy służb. Bardzo dziękuję. Jeśli państwo macie inne pytania, to bardzo proszę, jesteśmy do dyspozycji. A jeśli nie, nie ma pytań, nie widzę, to bardzo dziękujemy za udział w konferencji.